No, jestem organizatorem tego wydarzenia przy współudziale mojego przyjaciela Łukasza Brańki, który jest prezesem Fundacji Rozbujajmy Towarzystwo. No i we dwójkę staramy się tutaj działać i tworzyć tego rodzaju oraz inne wydarzenia. Ten pomysł w ogóle? Znaczy sam pomysł pojawił się w sumie z tego, że no jest lany poniedziałek. Jest to jak gdyby tradycja za dzieciaka gdzieś tam kultywowana i de facto stwierdziliśmy, że nie będziemy zważać na samą pogodę, co na sam fakt tego, że wypada to ten konkretny dzień. Trochę szkoda, bo prognozy mówią, że jutro ma być tutaj 16 jeszcze stopni cieplej, bez wiatru, tak. Więc gdybyśmy to uwzględniali, to pewnie by trochę lepiej to wyglądało. Natomiast no po prostu chcieliśmy robić w Wadowicach coś fajnego i raz po raz jakieś mniejsze i większe inicjatywy staramy się tworzyć. Także mam nadzieję, że przyjmie, że w lepszych warunkach pogodowych będziemy mogli to powtarzać i będzie coraz więcej ludzi brało w tym udział.